Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się Xperią Z1 Compact, miniaturową Z1-ką. Zapraszam do oglądania. Całkiem niedawno przyszła do mnie właśnie Xperia Z1 Compact. Bardzo oczekiwałem tego modelu. No pobawiłem się już prawie, bawię się już tym telefonem, testuję, o, mądrze powiedziane. Prawie 2 tygodnie, no i nadszedł czas, aby troszeczkę porozmawiać o tym telefonie. Bardzo przypadł mi do gustu. No i trzeba przyznać, że Sony odwaliło kawał dobrej roboty. Oczywiście mamy Z1, Z1 i Z1 Ultra to są bardzo podobne smartfony. Przede wszystkim ta trójka, Z1 Compact, Z1, czyli ten flagowiec, i Z1 i Z Ultra, to są właściwie identyczne smartfony, ale o bardzo różnych rozmiarach. Wiadomo, Ultra potężny, prawie ponad 6-calowy ekran, no Z1 5 cali, no a tutaj mamy Z1 Compact. Myślę, że telefon praktycznie dla wszystkich. Idealnie Sony się wstrzeliło w tą niszę, gdzie można powiedzieć najlepsze topowe smartfony rozpoczynają się od właściwie 4,7 cala wzwyż. Tutaj mamy 4,3 cala, ale podzespoły, wydajność, multimedia stoją na absolutnie najlepszym poziomie. Można powiedzieć, że nie jeden flagowiec innych producentów mógłby pozazdrościć tej specyfikacji i tym multimedium, mam tu na myśli aparat. Zanim zaczniemy testowanie naszego telefonu, zobaczymy, co telefon ma w pudełku. Pudełko takie testowe, więc zobaczymy, co tutaj jest. Nigdy nie rozpakowuję prędzej, zawsze to robię przy Was, żeby czuć jakąś taką, można powiedzieć, niespodziankę, jakąś tajemniczość, więc nawet nie zaglądam do pudełka, co tam tak naprawdę jest, co niedawno też zostało mi wytknięte przy okazji recenzji Note 10.1, te pałeczki. Kto śledzi kanał wideotesty i moje recenzje, wie, o czym mówię. A co tutaj zobaczymy? Ładowarka, kabel do komputera, mikro USB, no i zestaw instrukcji. Niestety w zestawie nie dostałem słuchawek. Podejrzewam, że te słuchawki na pewno są w zestawie sprzedażowym. Tutaj niestety tego nie otrzymałem, więc się też nie wypowiem. No i jak to u Sony bywa, rozkładane instrukcje obsługi. Tak by wyglądał zestaw, więc jak widzicie, dość skromnie. Pamiętam czasy rok temu, jak testowałem urządzenia Sony, czy jeszcze Sony Ericssona. Tam zawsze dawali na przykład tagi NFC. Bardzo tani przede wszystkim, ale przyjazny gadżet i szkoda, że Sony nadal tego tutaj nam nie daje. Dobrze. Może przechodząc do samego właśnie telefonu. Z1 Compact, 4,3-calowy smartfon od Sony, zrobiony tutaj w całości z aluminium, właściwie z takiego metalu, no i szkła bardzo dobrze znanego. Mamy tutaj normę wodoodporności IP57-58, pół metra, metra głębokości, ale oczywiście nie chodzi o to, żeby ten telefon topić. Chodzi o to, że na przykład w czasie deszczu absolutnie nic nam nie zaszkodzi tutaj, jeżeli chodzi o jakieś trudne warunki atmosferyczne. Przede wszystkim chodzi o to, czyli bez problemu możemy to schować w wilgotną kieszeń, jeżeli zmokniemy, absolutnie nic się nie powinno z tym telefonem stać, oczywiście w teorii. Wykonanie, tak jak już zresztą powiedziałem, metal i szkło, bardzo podoba mi się i w tym modelu, i w Z1. Oczywiście ta aluminiowa ramka, która tutaj okala naszego smartfona. No jeżeli chodzi o szkło, to zdążyłem się już przyzwyczaić. Lubię te połączenie właśnie szkła i aluminium, gdzie początek właśnie było w telefonach, w smartfonach, gdzie początek był właśnie w smartfonach Apple'a, w iPhone'ie 4S, tam można było zobaczyć właśnie takie połączenie. No i do dziś, jak widać, jest stosowane. Jeżeli chodzi o wejścia i przyciski, no przede wszystkim wejścia wszystkie mamy zaślepione. Mamy tutaj wejście na kartę micro SD do 64 GB. Jak tutaj widzicie, wszystko właśnie w tych zaślepkach jest z uszczelkami. Dokładnie, nie wiem, czy tam zobaczycie. O, dokładnie. Wejście na kartę micro SIM. Dokładnie tu. Co tu jeszcze ciekawego mamy? No, tu jeszcze obok karty wejścia na kartę SD mamy wejście na
wejście na kabel mikro USB. Po prawej stronie znajdziemy przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj, ciszej, głośniej, no oraz dwustopniowy klawisz aparatu, który dosyć sprawnie działa, choć jest dość mały. Nieczęsto się też zdarza typowe wejście na smycz, no i na samym dole znajdziemy dość duży głośnik, który naprawdę fajnie gra i tutaj absolutnie nie mam nic do zarzucenia, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt tego smartfona, ale do tego też jeszcze dojdziemy. No i na samej górze znajdziemy jack na 3,5 mm, tak mniej więcej by to wszystko wyglądało. Tył smartfona, tak jak widzicie, aparat 12,7 megapiksela z optyką Exmor RS z diodą doświetlającą LED, no i trzeba przyznać, że to też jest no niewątpliwy plus tego smartfona, można powiedzieć jeden z większych, ponieważ pokażcie mi model, gdzie mamy 4,3 cala ekran, czyli można powiedzieć smartfon dla wszystkich, i dla kobiet, i dla mężczyzn. Każdy z tym telefonem powinien sobie poradzić i nie powinien mieć problemów z samą obsługą, i tutaj nie ma zarzutu, że ten smartfon jest wielki, że nie schowamy do kieszeni. Ot taki idealnie, można powiedzieć, smartfon do ręki, właśnie z takim aparatem, z takim dużym, świetnym właśnie aparatem. To jest zdecydowany plus Sony. Dokładnie możecie przyjrzeć się tutaj tej optyce. No i oczywiście mamy jeszcze moduł tutaj NFC, Xperia. No, dostałem takim kolorze tutaj, no powiedzmy żółtym. Nie będę się tutaj wybuchał, że to jest kolor selenowy, czy zielonkawy wpadający w zieleń. Przyjmijmy, że to jest żółty kolor. Na pudełku jeszcze, przepraszam, będziecie mogli zobaczyć, no, rewelacyjny róż, biel, właśnie ten zielony, ten seledyn, można powiedzieć, no i taki neutralny, czarny kolor. Chętnie bym też zobaczył, jak w tym czarnym kolorze taka Xperia się prezentuje. Całość waży 137 gram, więc to nie jest najlżejszy smartfon przy Samsungach, które nie przekraczają 120 gram, czy powiedzmy w LG. 137 gram przy tej wielkości ekranu może oznaczać, że ten telefon jest takim małym grubaskiem, i to faktycznie niekiedy da się odczuć, ponieważ ta ramka jest faktycznie dość gruba, też aż 9,5 mm, można powiedzieć, że to jest jakiś tam niechlubny rekord w dzisiejszych czasach. Ten smartfon jest po prostu zwyczajnie duży i gruby, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt tutaj smartfona, co nie umniejsza jego właśnie kompaktowości, idąc samą nazwą. Dobrze, jeżeli chodzi o front ekranu, tak jak powiedziałem, 4,3 cala, ale rozdzielczość ekranu 1280x720, czyli fantastyczne zagęszczenie pikseli powyżej 300. No i trzeba przyznać, że faktycznie pikseli tutaj absolutnie nie zobaczymy. Trochę razi małe zagospodarowanie ekranu. Ten ekran można by było wydłużyć, powiedzmy, tak jak w iPhone 5, czyli mamy tutaj te miejsce jest zupełnie niezagospodarowane. Szkoda, bo może dla niektórych troszeczkę, niektórych może właśnie razić taka wielkość ekranu. Można by było to po prostu powiększyć. Tutaj jeszcze znajdziemy same oko aparatu, jeżeli chodzi o kamerkę przednią, 2 megapiksele. Jeżeli chodzi o system operacyjny, mamy tutaj Androida wersji 4.3, czyli w miarę nowe oprogramowanie. Mam nadzieję, że update do Androida 4.4 odbędzie się dość szybko. Na razie nie powiem Wam daty, bo sam tej daty dokładnie nie wiem. Myślę, że jeszcze w drugim kwartale tego roku, myślę, że doczekają się użytkownicy Z1 Androida 4.4. Wszystko w miarę chodzi. Ja już ten system kiedyś omawiałem. On jest bardzo dla mnie neutralny, ale bardzo przyzwoicie zrobiony. Czyli oczywiście mamy widżety, po dłuższym naciśnięciu ekranu, powiedzmy w jakieś tam wolne miejsce, pojawiają nam się pulpity, możemy sobie ustawić, który ekran to jest. Oczywiście domowy. Mamy aplikacje, tapety, same mamy motywy, to też się nieczęsto zdarza, kolorystycznie, no i same widżety, które też są przez Sony projektowane specjalnie do tej nakładki. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Trzeba przyznać, że ten interfejs jest bardzo przyjazny i ogólnie testując, na myśl mi przychodził jednak interfejs Sensa, jeżeli chodzi o HTC. Coś w tym jest, tak, ale nie tego Sensa
najnowszego, tylko tego poprzedniego. To jest ta sama fajna ergonomia, jeżeli chodzi o korzystanie z systemu. Po naciśnięciu klawisza menu pojawiają nam się oczywiście same aplikacje zainstalowane i te, które już zainstalujemy, ale po przeciągnięciu na prawą stronę możemy sobie ustawić własną kolejność, alfabetycznie najczęściej używane i zainstalowane, ale mamy też oczywiście sklep Play, no i Sony Select, czyli coś takiego jak sklep Play, tylko od Sony, ale tam się niczym to praktycznie nie różni od Google Play. Co jeszcze ciekawego, Z1 Sony dało nam użytkownikom, właściwie nie nam, użytkownikom, ale nie mieszkającym w Polsce, różne swoje aplikacje, jak na przykład PlayStation Mobile. Niestety no, nie działa to w naszym kraju, czy jeszcze kilka innych aplikacji, na przykład Track ID TV, to też nie działa tutaj u nas w kraju. Nie jakoś tam specjalnie żałujemy, tak samo jeżeli chodzi o album, powiedzmy. Wciśniemy album, moje albumy, też Sony oferuje nam jakieś miejsce na zdjęcia, niestety też nie w naszym kraju dostępne. To samo jest z muzyką, jeżeli działamy w offline. Przejdźmy może do internetu. Mamy tutaj zainstalowaną od razu przeglądarkę Chrome. Wejdźmy sobie na wideotesty, zobaczymy jak działa internet. Ja wam powiem też o specyfikacji, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. 2 GB pamięci RAM, no i Snapdragona 800 o taktowaniu 2,2 GHz, no i Adreno 330, jeżeli chodzi o grafikę, czyli absolutny mocarz. To jest idealne połączenie Adreno 330, 2 GB i Qualcomm Snapdragon 800. Moim zdaniem rewelacyjne połączenie, mega wydajne, już spotykane praktycznie w każdych flagowych urządzeniach. Widzicie stronę internetową, jeżeli chodzi o ekran, to jest ekran Triluminus. Trzeba przyznać, że Sony poprawiło się z ekranem. Nie jest to oczywiście jakiś AMOLED czy IPS, chociaż ma ten ekran coś w sobie, przede wszystkim jeżeli chodzi o kąty widzenia i o biel tego i o kolory ogólnie, biel, ale też o kolory, bardzo żywe, bardzo przede wszystkim naturalne i jakoś nie można za dużo zarzucić temu ekranowi. Nie jest to, nie ma efektu wow, ale to jest nadal dobry ekran. Może wejdźmy sobie w jakiegoś linka. Zapraszam was na stronę wideotesty.pl, na forum, na Facebooka. Ci, co jeszcze nie subskrybowali kanału YouTube, mogą to teraz na przykład zrobić, klikając na dole przycisk subskrybuj, a potem wejść na Facebooka albo na nasze forum. Zapraszam was serdecznie. Tak jak pełne zbliżenie, też absolutnie nie ma żadnych tutaj pikseli. Okej, może przejdźmy do muzyki. Gdzie my mamy Walkmana? Tutaj. No i możecie posłuchać. Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem. Tak jak mówię, dolny głośnik gra bardzo przyzwoicie. Na słuchawkach jest też bardzo fajnie i bardzo przyjemnie. Nie można jakoś specjalnie zarzucić. Nie ma jakiejś głośności, jakiejś nie wiadomo jakiej, ale przede wszystkim jest czysto. Nie zasłaniamy sobie przypadkiem ekranu tego głośnika rękoma. Jest ok, moim zdaniem. Ogólnie słuchamy właśnie Happy Sade. Jestem ostatnio zasłuchany w ten zespół. Zawsze go lubiłem, ale ostatnio bardzo często. Może przejdźmy jeszcze szybko do Antutu Benchmark. Zobaczycie, ile tych punktów zdobyło. 34 tysiące to jest dobry wynik. Bardzo dobry wynik, można powiedzieć. Dlatego obejdziemy się bez odpalenia jakiejś gry, żeby wam pokazać. Ale nie obejdzie się bez odpalenia pliku Mikrokosmos. Prawie ponad 300 stron. No jak widzicie, 2 GB pamięci RAM.
i Snapdragon 800 też potrzebuje chwili czasu, aby taki plik Worda otworzyć. Co ciekawe, zawsze mnie to dziwiło, bo na komputerze, mimo że są niekiedy gorsze podzespoły niż w dzisiejszych komórkach, idzie to zdecydowanie łatwiej. Ale jak widzicie, parę sekund i cały plik mamy absolutnie już czytane i do czytania. Przejdźmy może jeszcze do aparatu. Aparat, tak jak powiedziałem, 27 megapiksela. No i może pokażę Wam, jak działa ten przycisk spustowy. Jeżeli go lekko naciśniemy, łapie nam autofokus. Dokładnie, czyli tak jak w typowym kompakcie. I zdjęcie. Zdjęcia oczywiście porobię, wstawię na stronę wideotesty.pl i tam będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Skupmy się może jeszcze na samym interfejsie tego aparatu, co my tutaj ciekawego znajdziemy. Przede wszystkim wejdźmy w ustawienia, czyli mamy wykrywacz uśmiechu, samowyzwalacz, oczywiście nakręcenie filmów Full HD. Dotykiem rejestrowanie. No i tutaj mamy oczywiście ustawienia ręczne. Możemy sobie też powiedzmy jakiś efekt. To też pokazywałem w Xperia Z1. Czyli pojawiają nam się tutaj powiedzmy na ekranie. Dokładnie. Jakieś artefakty. Co jeszcze ciekawego mamy? Rozloga panorama. No i też mamy jeszcze info oko, można tak powiedzieć, czyli po sfotografowaniu danego obiektu mówi nam, co to aktualnie jest. Bardzo ciekawe opcje, warte wypróbowania, chociaż na pewno szybko się nudzą, no i nikt nie będzie robił takich tutaj zdjęć, bo to wygląda dość kiczowato, powiem Wam szczerze. No ale aparat naprawdę, naprawdę robi wrażenie i w tej klasie aparatu, i w ogóle trzeba porozmawiać, rozdzielić na klasy te smartfony, bo jeżeli chodzi o Z-kę powiedzmy, czy Z1, no to są telefony klasy premium, typowo można powiedzieć najwyższa półka, no i te ekrany Full HD przy 5 calach robią wrażenie, ale tak jak powiedziałem, Sony zrobiło coś mniejszego, coś co każdy może, można powiedzieć, może mieć. Przyjazny smartfon do ręki z rewelacyjną właśnie specyfikacją, czyli można powiedzieć, jako jedyny producent wstrzelił się w tą typową niszę, czyli żaden dotąd producent, chyba oprócz właśnie iPhone'a, który też nie robił dużych smartfonów, wykorzystał ten rynek, ale jeżeli chodzi o Androida, i to jest też duży plus. Dlatego Sony Xperia Z1 otrzymuje ode mnie ocenę maksymalną, czyli 5. Smartfon bez większych wad, wstrzelający właśnie się w tą niszę, o której powiedziałem. No oczywiście wadą jest, że jest lekko gruby. No, można powiedzieć, że niektórym może się to nie podobać, ale są wersje kolorystyczne. Jest potężna specyfikacja, potężny aparat, bardzo dobrze gra. System bez jakichś tam specjalnych luk, nie lagujący, tak jak w przypadku Touch Visa Samsunga, więc naprawdę można powiedzieć smartfon bez słabych punktów. A jeszcze wartością właśnie dodaną jest nie tym razem duży, fantastyczny ekran, ale właśnie ten mniejszy, którego ciężko znaleźć przy takich topowych smartfonach na rynku. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Okej, dosyć tego wywodu. 19 minut filmu, praktycznie 20. No i co? Subskrybujcie w kanał, chodźcie na stronę wideotesty.pl. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!